Witam serdecznie wszystkich stałych, jak i nowych przybyszów na mój kanał. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawisz suba. Mam nadzieję, że ci się tu ze mną spodoba i zostaniesz po prostu i będziesz się dobrze bawił przy testowaniu kosmetyków. Natomiast co bym chciała powiedzieć, coś co mówię zazwyczaj na początku tego rodzaju odcinków, czyli jakby odnoszę się do całej sytuacji. O ile w kwestii Fagaty ja nie miałam wątpliwości, czemu te kosmetyki się pojawiły i dlaczego one są. Fagata jest bardzo utalentowaną kobietą i nie można jej tego odmawiać, jakby wiecie, pomijając tą całą otoczkę, jej sposób bycia w internecie i tak dalej, to nie można jej odmawiać talentu, wiecie o co chodzi. Natomiast tutaj, kiedy zobaczyłam, że Sexmasterka / Lil Masti, wybaczcie, będę mówić dwojako z przyzwyczajenia, wydała swoje kosmetyki, to miałam w pierwszej kolejności takie, ale czemu właściwie? W sensie wiecie, ja nikomu nie bronię, każdy z nas może wydać sobie swoją markę, czy tam swoją kolekcję, o może tak. Natomiast byłam delikatnie zdziwiona. Jakby wiecie, to jest ogromne osiągnięcie i ja co jedyne co mogę zrobić to pogratulować tak czy inaczej. Natomiast my dzisiaj sprawdzimy sobie te kosmetyki i zobaczymy czy da się cokolwiek nimi stworzyć. I mam nadzieję, że dojdziemy do tego dlaczego one powstały, bo może okażą się hitem, a może okażą się też kitem. Także mam nadzieję, że coś fajnego uda nam się tutaj dzisiaj stworzyć i że w ogólnym rozrachunku nie będę żałować wydania 240 zł i to jeszcze w promocji, bo te kosmetyki są teraz od razu od ręki na promce. Jeżeli chodzi o samą markę Volare, to jest to marka, z tego co ja wiem, produkowana przez Ingrid, a przynajmniej tak było, nie, przez Veronę, a Verona jest chyba marką Ingrid. Jakoś to tak było, bo ja już kiedyś kosmetyki tej marki testowałam, kiedy one były dostępne w Dino, co prawda. Także ja już jakąś styczność z nimi miałam, no wtedy nie byłam jakaś zachwycona jakością, tym jakie są i tak dalej. Może tym razem będzie lepiej, może się jakoś, że tak powiem, zaskoczę i będę miała jakieś tutaj hity wam do polecenia. No i dobra, ja wzięłam tak naprawdę wszystko, co było dostępne w szafie. Jedyne co, to wzięłam jeden rodzaj bazy, bo ja mam tutaj bazę nawilżającą. Jeden tusz do rzęs i akurat ja mam wersję wodoodporną. Jeden podkład, bo są dostępne bodajże dwa rodzaje plus krem BB. Paletki mam obie i tak co z reszty produktów, wybrałam sobie po prostu kolory, które będą mi odpowiadać. No bo tutaj mieliśmy też rodzaje do wyboru oprócz tych kolorów. No i dobra, myślę, że już na spokojnie możemy przejść do bazy. Zaczynamy od bazy nawilżającej. Moisturizing Makeup Base. Co tu jest napisane? Nawilżająca baza pod makijaż z efektem pielęgnacyjnym pozwoli ci przygotować cerę przed nałożeniem podkładu. A wegańska formuła, to jest super. Taki biały kolor ma, dosyć lejąca. Pachnie kokosem. Całkiem przyjemna na buźce. Na pewno nie podrażnia. Czuję to nawilżenie pod palcami. No, całkiem fajnie też rozświetliła tą twarz, mam wrażenie. No, kto wie? Może to będzie jakiś hit? Okej, założyłam sobie już swoje uszka, to możemy przejść do testowania. I teraz tak, zaczniemy od produktów do brwi. I tutaj mam taki problem, że w tej kolekcji są dwa żele do brwi. Przezroczysty bądź kolorowy. Był jasny i ciemny brąz, wzięłam jaśniejszy, bo ten ciemniejszy wydawał się dosyć ciepły. Natomiast ja sobie nie wyobrażam nie wyrysować sobie swoich brwi. Ja potrzebuję cienia, kredki do brwi, czegokolwiek, czym będę mogła sobie narysować swoje brwi. Bo a, mam dosyć cienkie brwi i moje brwi po wyrysowaniu wyglądają zupełnie inaczej, a B. Ostatnio sobie regulowałam i trochę za mocno sobie je przyciąłam. Także pozwólcie, że użyję sobie kredki Brow Ultra Slim od Maybelline i jak sobie wyrysuję swoje brwi, to przejdziemy do testu tych żeli. Okej, brwi mam wyrysowane, także zobaczmy sobie te żele. Zaczniemy od żelu przezroczystego. Jeśli chodzi o szczoteczkę, to jest ona taka z drobniutkim włosiem, nie silikonowa. I zobaczmy. Zobaczymy też, jak te brwi utrzyma. Jak to będzie wyglądać? Okej, no całkiem nieźle wyczesuję te brwi. Zobaczymy, jak się będą utrzymywać. Jeśli chodzi o ceny, to będę wam wyświetlać, tylko że ceny po prostu promocyjne w rogach ekranu. Zobaczmy ten koloryzujący. Okej, ta szczoteczka, nie wiem, czy będzie jakaś wygodna do używania koloryzującego żelu, ale zobaczmy. Okej, ten kolor nie jest jakiś mocny, taki, że nic z tym nie zrobicie i będzie wam robić plamę. No dobra, jak sobie to wyczyszczę korektorem, to nie powinno być źle, aczkolwiek ja jestem team przezroczysty, że zdecydowanie. Dużo fajniej utrzymuje mi te brwi i widzę już, że ładniej je wyczesał niż ta z kolorem. Jeśli chodzi o kolor, to nie wygląda źle, nie zmienił mi jakoś koloru moich brwi.
Także zobaczymy, jak to się utrzyma. Teraz myślę, przejdziemy sobie do makijażu oka i wspólnie zrobimy sobie razem jedno oko, czyli taki klasyk u mnie, a drugie zrobię sobie poza kamerą, żeby było po prostu szybciej. Jeśli chodzi o makijaż oka, to mamy do wykorzystania dwie palety. Jedna z nich jest w takich ciepłych odcieniach i nazywa się Purple Fantasy. Tak wygląda. A druga, bo wzięłam obie, to jest Basic Nude i faktycznie to jest taki Basic Nude, a wzięłam obie, bo wydaje mi się, że praca na obu paletach będzie mi tutaj najlepiej wychodzić i zobaczymy, co się uda nam z tego stworzyć. Myślę, że zaczniemy sobie od tego korektora i to oko z Wami zrobię sobie na korektorze właśnie z Voilar i tutaj jest Take Me Concealing Face Concealer. Okej, okay. Ja mam go w odcieniu 02, bo 01 wydawała mi się naprawdę blada. Także nałożę ten korektor. On ma takie średnie krycie. Jest korektorem zastygającym cienie, mogą się nie chcieć do niego kleić, ale to zaraz sprawdzimy. Pomyślałam, że zrobimy sobie dzisiaj makijaż od taśmy. Zaczynam od dużego pędzla i nakładam cień z palety Basic Nude, ten najjaśniejszy matowy, który wpada niestety w różowe tony. I matowy sobie ubrwiowy. Tak, no on jest taki różowiutki, ale nie powinno wyglądać to jakoś źle. Teraz słuchajcie, nałożę sobie odcień z paletki właśnie Purple Fantasy i to będzie ten odcień. I zacznę sobie budować swoje załamanie takim dużym pędzelkiem. Całkiem nieźle napigmentowane. Okej, całkiem nieźle napigmentowane. Nie mogę im tego odmówić. Całkiem fajnie się te dwa odcienie ze sobą połączyły. Zobaczymy, jak będzie dalej. Okej. Teraz słuchajcie, myślę, że użyję sobie tego ciemnego odcienia fioletu i zobaczymy, jak on tu będzie wyglądał w zewnętrznym kąciku. Jest napigmentowany, ale te cienie są dosyć suche. Ej, nie wygląda to źle. Te cienie naprawdę fajnie wyglądają. Jestem w szoku. Przykleiły się do tego korektora bez większego problemu, mimo że jest dosyć suchawy. Całkiem fajnie się blendują. Okej. Teraz na dół nałożę sobie ten odcień fioletowy, taki dosyć chłodny, na czystą powiekę w ogóle bez korektora i bazy. Okej, słuchajcie, w międzyczasie zrobiłam sobie drugie oko i cieniowanie prawie mamy skończone. Jeśli chodzi o pracę z matami, to są one dosyć suche i co mi się bardziej sprawdziło, to zaczęcie od najciemniejszego odcienia i rozcieranie go, bo zauważyłam taką dziwną zależność, że o ile jasne odcienie chcą się ze sobą łączyć bez problemu, tak przy tych ciemniejszych czasami bywa taki problem i one nie do końca chcą się ze sobą w 100% rozcierać. Także prościej Wam będzie zejść z tego ciemniejszego odcienia przez jaśniejszy niż nabudować na jasnych ciemny. To mogę Wam powiedzieć i to mogę Wam doradzić, jeśli chodzi o pracę z tymi cieniami. Natomiast teraz przejdźmy do błysków. Ja sobie użyję Glitter Glue z NYXa i będę Glitter Glue odcinać tak jakby powiekę, tak jakbym robiła cut crease. Ok? I jak nałożyłam klej, to tutaj na tej powiece, tak sobie myślę, że zaczęłabym sobie, może to bym sobie nałożyła od tej palety Nude Basic i nałożę ten odcień, taki przepiękny różowy. To są takie cienie perłowe metaliczne, mam wrażenie. Okej, nie błyszczy się jakoś mocno, ale całkiem fajnie tutaj wygląda. Teraz nałożę sobie ten ciemniejszy odcień i pomieszam ze sobą w zewnętrznym kąciku. Ten będzie ładny. To jest taki metalik. Tak, ten jest ładny. Ten poprzedni to jest taki, powiedziałabym, topper bardziej mimo wszystko, bo nie ma jak pełnego krycia. Okej. Teraz przeciągnę sobie bardziej, myślę, właśnie ten odcień z palety Nude Basic. O, tutaj. Wewnętrzny kącik nałożę sobie ten różowy odcień. Taki naprawdę różowy. O, to już jest perełka typowa. No dobra, nie błyszczy się to jakoś, powiedziałabym, spektakularnie, ale nie wygląda źle. Teraz trochę Glitter Glue nałożę sobie na dół. I nałożę sobie ten przepiękny fiolet, tą lilę. Ale przepiękny ten odcień. Okej, i żeby mocno rozjaśnić sobie wewnętrzny kącik i połączyć oba oka, nałożę sobie ten najjaśniejszy metalik w wewnętrzny kącik. I mocno rozświetlę. Ten się fajnie błyszczy. Chyba najlepiej z nich wszystkich do tej pory. No. Dobra, teraz to samo będę robić po drugiej stronie, czyli nakładam Glitter Glue z NYXa.
Tak jakbym odcinała sobie powiek korektorem. No i teraz użyję sobie cieni, których do tej pory nie użyłam. Czyli zacznę sobie od tego najciemniejszego brązu właśnie w zewnętrzny kącik i wszystko nakładam takim ołóweczkiem, który po prostu sobie czyszczę. Teraz będę sobie delikatnie rozjaśniać, żeby użyć wszystkich, to użyję sobie tego odcienia z palety Purple Fantasy. Takiej miedzi, przepięknej. Ona się na pewno będzie fajnie błyszczeć. Zgadza się. No i teraz wewnętrzny kącik tutaj w to miejsce nałożę sobie ten odcień, żeby tak jak mówię użyć wszystkich. A wewnętrzny kącik to przepiękne szampańskie złoto. Okej, ja na pewno będę dzisiaj przyklejać sztuczne rzęsy, więc zanim do tego przejdziemy, to przetestujemy sobie ten tusz. To jest Waterproof Blue Monday z taką miętową szczoteczką. To jest, słuchajcie, szczotka silikonowa, taka malutka, wygląda jak ten Miss Sporty 3D Volumetic. Takie klasyk, jeśli chodzi o szczoteczki i wydaje mi się, że na tym oku lepiej będziemy widzieć efekt. Okej, tak to się prezentuje na ten moment. No efekt wygląda całkiem nieźle. Te rzęsy są podkręcone i wydłużone, nie mogę powiedzieć, że nie. Jak za tą cenę, całkiem niezły tusz, zobaczymy, czy będzie wodoodporny. Także dajcie mi moment, wytuszuję sobie drugie oko. Przykleję sobie sztuczne rzęski i przejdziemy do testowania produktów do twarzy. No to przejdźmy do nakładania tego podkładu. Naprawdę, jaki gęsty. Ja mam odcień, tak jak mówię, 02, czyli następny w kolejności. To jest odcień gęsty jasny. Ciekawe, czy zoksyduje, albo dla mnie tu dzisiaj będzie delikatnie za jasny. Wklepuję cienką warstwę gąbką, ale on jest kryjący w ogóle. What? No zobaczcie to. Bardzo przyjemnie pachnie, też ma oznaczenia, że jest wegański, także super, że zostało o to zadbane, ale... Zobaczymy, jak sobie poradzi z tą tutaj moją chrosteczką. Nie dał 100% krycia, ale nie rzuca się to jakoś mocno w oczy, więc jest okej. Całkiem spoko podkład, ciekawe jak się będzie utrzymywał w ogóle i jak będzie wyglądał po kilku godzinach, natomiast na ten moment jest całkiem nieźle, ja go nie przyciemniam ani nic, ze względu na fakt, że chcę mu dać samemu popracować dzisiaj na mojej twarzy i samemu się tutaj sprawdzić, więc nie, że tak powiem, będę po prostu chodzić trochę za blada, mam nadzieję, że mi to wybaczycie i nic się takiego strasznego nie dzieje z tego tytułu. Oprócz tego, że jest bardzo mocno jasny, na razie nie mogę mu nic zarzucić, bo na twarzy wygląda naprawdę ładnie. Takie juicy wykończenie ma. Na pewno nie ma 100% krycia, natomiast to też nie jest tak, że on w ogóle nie kryje. Okej, no podoba mi się, słuchajcie. Ściągnę sobie nadmiar z dłoni. Zostawimy sobie tylko trochę i zobaczymy, czy on będzie oksydował, czy nie. I teraz nałożymy sobie korektor. Korektor mam w odcieniu też 02. Ten, który używałam już na powiekach. O, to jest zdecydowanie mój odcień, bo on jest taki żółciutki. Troszkę ciemniejszy od podkładu. Trochę mam taki pasek od taśmy, ale to nieważne. Przepięknie zakrył cienie pod oczami. Ma takie też bardzo nawilżające wykończenie. W ogóle ten tusz wygląda przepięknie na dolnych rzęsach, bo on je mocno wydłużył i porozdzielał. Na dolne rzęsy ekstra. No na razie to mi się podoba, słuchajcie. Na razie to jest takie mocno soczyste wykończenie. No mówię, oprócz koloru tego podkładu, który mi tu troszkę nie wyszedł. Dobra, spróbuję sobie zakryć tą diodę moją i wklepię to palcem, zobaczymy. Super! Nałożony palcem bardzo fajnie przykrył. Mam wrażenie, że trochę zaczyna mi oksydować na policzkach, ale to może być tylko moje złudzenie. Teraz zobaczmy sobie, dołóżmy odrobinę. I zobaczmy, nie oksyduje prawie w ogóle. Zobaczcie, to jest świeża warstwa, to jest rozsmarowane wcześniej, także wow, nice. Jeżeli jesteście blade, to mogą być podkłady dla was, słuchajcie. No jestem pozytywnie zaskoczona, będę to powtarzać, no bo nie spodziewałam się tak dobrych kosmetyków. No ale nie chwal dnia przed zachodem słońca, przejdźmy dalej. Teraz użyjemy sobie pudru i mamy tutaj puder mineralny with oat z chyba owsem. Okej, zobaczymy. Wziąłam sobie ten 01, jaśniejszy odcień. I pod oczy ja sobie dzisiaj spróbuję wklepać ten puder gąbeczką i zobaczymy. Ma trochę wykończenie jak Lovely Cooking Time. Nie pachnie jakoś mocno. Dobra, error. Temu pudru już podziękujemy.
wow, 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 ale to wszystko zepsuło. Oh boy, oh no, oh no, oh no. I coś czuję, że ten shimmer powder też będzie tak. Zobaczcie, jakie to jest ciemne. No nie, 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 dobra. Przypudruję się swoimi pudrami, bo nie chcę psuć tego makijażu, na razie jestem zachwycona. Przypudruję się swoimi pudrami i przyjdę do was wykonturować swoją twarz, bo to, co mi się tu stało, to jest dramat. Z pięknie rozjaśnionej twarzy, tak jak tu widzicie, mamy coś takiego. Massacration. No, 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 tego nie lubimy. Okej, sytuacja chyba względnie opanowana, nie rzuca się to jakoś mocno w oczy, jak się wykonturuje, to myślę, że będzie w porządku. Także sięgam sobie teraz po bronzery i bronzery, jakich tutaj dzisiaj użyję, mamy dwa odcienie i tutaj mamy Chocolate and Cinnamon Rose, bardzo fajne nazwy w ogóle pasują do tych odcieni. I zacznę sobie właśnie od tego Cinnamon Rose i zobaczymy, jak będzie się go tutaj nakładać. To pachnie cynamonem, a mam dzisiaj bułeczkę cynamonową na śniadanie. Ale on jest ciemny. Co coś się dzieje? Czekajcie, muszę sobie go trochę dużym pędzlem, bo ma taki dosyć ciepławy odcień. Taki właśnie cynamonowy, dobrze nazwany. Delikatny. I otrzepujecie turbo nadmiar. Także to mam już na pierwszym policzku. Jak testuję nowe rzeczy, to wychodzi niekoniecznie. Także teraz robimy tutaj wyjściowy policzek, bo ja mówię, wiecie, wyjściowe oko, wyjściowy policzek. Okej. Okay. Tak to wygląda, nie wygląda źle, nawet ten ciemny puder się już tak wtopił i nie rzuca się tak w oczy. To teraz wezmę sobie pędzel, którym się omytałam pudrem, wezmę ten ciemniejszy odcień, właśnie hot chocolate. Pachnie jak kakao, super. I takim właśnie dużym pędzlem też strzepuję nadmiar. Pogłębię sobie tutaj konturowanie, trochę je też ochłodzę, bo ten jest zdecydowanie chłodniejszy. Teraz nałożymy sobie róż. I róż, jaki mam odcień, to jest Raspberry and Cream. I pachnie, słuchajcie, takim musem albo takimi truskawkami w śmietanie. Ale super, dobra. Otrzepuję nadmiar i nakładamy. Jak on pachnie. Petarda. Petarda. Okidoki. To teraz czas na rozświetlacz. Glow Love Highlighter. Nie, ten już nie pachnie jakoś, tak wiecie. I wezmę do tego mój kochany pędzel zmalowana z Boho Beauty i spróbujemy sobie go nałożyć. Dosyć sypki, dosyć ciemny, zobaczmy. Nie wiem, dla kogo jest to rozświetlacz. Patrzcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Dramat. Nie chcę tego. Ten policzek wygląda, jakbym go maltretowała, nie wiem jak mocno. No nie, rozświetlacz odpada, zdecydowanie za ciemny, ale sobie myślę, że może ten odcień z tej palety Basic Nude, ten najjaśniejszy, jakby go tak spróbować nałożyć. No nic, to muszę się rozświetlić czymś swoim, żeby ten makijaż jakoś wyglądał. Nałożę sobie jakąś pomadkę, bo w kolekcji żadnej nie ma i przyjdę do was na wstępne podsumowanie tego, co mi tutaj dzisiaj wyszło. No i tak, moi mili państwo, prezentuje się cały skończony look. Ogólnie jestem zadowolona. Wstępnie, co mogę wam polecić, a co wydaje mi się kompletną klapą, to zdecydowanie nie wypałem są te produkty wierzchnie na podkład, czyli rozświetlacz, no za ciemny, do większości karnacji absolutnie nie będzie pasował. Dalej, jeśli chodzi o pudry, kolejna ta sama kwestia, no nie ma takiej opcji, żebyście się tym przypudrowali i wyglądali dobrze, chyba że jesteście ciemniejszej karnacji, no to wtedy jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że ja mimo wszystko i tak nie jestem najjaśniejsza, jeśli chodzi o mój kolor skóry, więc no tutaj no trochę nie wypał, trochę nie wypał puder, pudry i rozświetlacz to takie nie. Jeśli chodzi o bazę, podkład, to wow, bardzo mi się podoba na ten moment i myślę, że będę na pewno dalej testować te produkty. Jeśli chodzi o produkty do konturowania, to trzeba uważać, bo są bardzo, bardzo delikatne i kruche i tutaj na przykład hot chocolate już mi się delikatnie pobił. Natomiast przepięknie pachną, bardzo fajnie wyglądają na twarzy, nie mogę im na ten moment nic zarzucić. Żele do brwi też bardzo fajne, z tym, że ja jestem bardziej ten team przezroczysty niż koloryzujący, ale jak najbardziej są w porządku. Z paletami. Z paletami pracowało mi się dosyć trudno, ale efekt końcowy mi się podoba. Ogólnie palety są bardzo dobrze napigmentowane. Jeżeli trochę z nimi popracujecie, dacie im się obyć ze sobą i znajdziecie na nie patent, to naprawdę mogą fajnie wyglądać. Ogólnie dzisiejszy look mi się podoba. Jeśli chodzi o błyski, to wiadomo, nie jest to level glam shopu, do którego ja zazwyczaj porównuję cienie, ale one są jak najbardziej ok. Szczególnie ten najjaśniejszy z palety Nude jest po prostu petardeczka. Bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o podkład, to już mówiłam, na razie jestem zachwycona. Tak samo korektor, też super. Super, bardzo fajnie kryje i tak dalej, nie mogę nic z tym produktem zarzucić, więc to jest, jak za tą cenę, naprawdę
fajna opcja do przetestowania. Jeszcze tak sprawdzę, okej. Z tego co tu patrzę na Paragon, to podkład kosztował 24 zł, to samo baza, palety po 24 zł. Jak za tą cenę, tak najbardziej jestem w tym momencie zadowolona. Zobaczymy jak to będzie po kilku godzinach noszenia tych produktów, ale na ten moment, no... Całkiem nieźle to wszystko wypadło. Dajcie znać, co Wam się podobało z tej kolekcji na ten moment najbardziej, a my widzimy się w podsumowaniu za parę godzin i wtedy dam Wam znać, jak te kosmetyki się utrzymały na mojej twarzy. Okej, słuchajcie, minęło 8 godzin, przyszłam do Was w podsumowaniu, tylko pozwólcie, że ciągnę rzęsy, bo już nie mogę. O tak. No i teraz tak. Jeśli chodzi o mój makijaż, to tak, oglądałam dzisiaj 3 filmy i na dwóch się bardzo wzruszyłam, także nie zwracajcie uwagi. I teraz tak, jeśli chodzi o konturowanie, to utrzymało się nienagadnie, wszystko jest dalej tak jak było. Jeśli chodzi o cienie, to oprócz takich miejsc w wewnętrznych kącikach, gdzie mam wrażenie, że po prostu jest kwestia glitter glue, to faktycznie też wygląda to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o moją twarz, to nie mam żadnych zastrzeżeń, trochę mi powchodził podkład w zmarszczki od, o, marszczenia czoła, ale też absolutnie mi to nie przeszkadza, bo to jest norma, jeśli chodzi o mnie. Tutaj w ogóle wszedł mi troszkę bardziej niż po tej stronie w zmarszczkę mimiczną, natomiast na tutaj wyprysku korektor trzymał się bardzo dobrze. No muszę przyznać, że jak na te 8 godzin to wygląda całkiem nieźle, jeszcze 4 na spokojnie mogłabym nosić i w ogóle, wiecie, nie poprawiać. Nie wyświecił się ani z tych rzeczy, więc jak najbardziej spoko. Także tak to się prezentuje. Brwi mam nienaruszone, wszystko wygląda bardzo dobrze. No myślę, że naprawdę fajne kosmetyki nam się tu dzisiaj trafiły. Oprócz tych, które dla mnie są, no nie wypałem, czyli pudry, przede wszystkim i rozświetlacz. Reszta naprawdę spoko, jak będziecie mieli ochotę sobie przetestować, to idźcie, kupcie teraz w promocji i przetestujcie, bo to naprawdę mogą być fajne produkty. I wracając do tego duszu, to uważam, że na dolne rzęsy to będzie petarda. Ten tusz na dolne rzęsy, miazga, cud, miód i orzeszki, jestem zachwycona. Także tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Ja za dzisiaj już Wam dziękuję. Widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczyska i cześć!